おはようございます。10月2日、金曜日朝日タイムの時間です。はい、大角さん、まあ、11月に入りましてですね、今日2日目なんですけれども、昨日1日に、11月に入った途端にすごいことが起こっちゃいましたね。Japończykami była bardzo zabawna historia, dlatego, bo wtedy mieliśmy już galerię własną na Rue Quincampoix obok Centrum Pompidou. I zaczynał się kryzys ostry po wojnie w Golfie przeciwko Irakowi. To było 91 rok. I myśmy po kosztach tej galerii, które pochłonęły ogromne pieniądze, znaleźli się w sytuacji finansowej dramatycznej, bo zaczynający się kryzys spowodował, żeśmy właściwie nic nie mogli sprzedać, a wszystko to razem trzeba było spłacać i te roboty, bo myśmy zrobili galerię od nowa, od zera, od ruiny kompletnej, tam nie było nic, tam nie było posadzki, nie było ścian, nie było niczego. Wszystko to, żeśmy zrobili, to kosztowało dużo pieniędzy, nic się nie sprzedawało i ja byłem w sytuacji bardzo nieprzyjemnej. Kiedyś siedząc sobie w galerii z żoną, ze Starowiejskim, pamiętam Starowiejski akurat nam złożył wizytę, ktoś dzwoni i ja go ledwo słyszę, on mnie ledwo słyszy i jakąś taką angielszczyzną, którą ja raczej się domyślam niż rozumiem, pyta mnie, czy ja mam obrazy Beksińskiego. Więc ja, nie wiedząc, kto ze mną rozmawia, dosyć ogólnikowo powiedziałem, że mam. Czy mam dużo? No mam dużo. No ile? No nie miałem ochoty tego mówić, bo nie wiedziałem, z kim rozmawiam. Więc powiem szczerze, że odesłałem faceta z kwitkiem. I na tym się rozmowa skończyła. Po czym Starowiejski mówi, ja wiem, kto to dzwoni. To taki facet z Kalifornii, pijany taki facet, który... zaczyna jakieś tam, jak zwykle, brednie opowiadać. I ja to zlekceważyłem, ten telefon. Następnego dnia na szczęście ten telefon znowu zadzwonił i tym razem znowu ten pan zaczął mnie wypytywać, a ja w międzyczasie doszedłem do wniosku, że nie widzę powodu, żeby ukrywać mu, ile mam obrazów i że trzeba z nim wreszcie porozmawiać jakoś serio. I rzeczywiście serio z nim porozmawiałem, w tym sensie, że mu powiedziałem, że mam dużą ilość obrazów. On mnie zapytał, ile, czy 50, czy 60. Mówię, mam powiedzmy 80 obrazów. Dobrze, a po ile? No więc ja powiedziałem mu cenę, po jakiej to jest. Dosyć dużą cenę, bo jednak rzędu 30 tysięcy dolarów za sztukę. I on powiedział, czy mogą przyjechać do Paryża zobaczyć. Więc ja mówię, proszę bardzo, podałem im adres. Umówiłem się z nimi na ich przyjazd. Wyjechałem po nich na lotnisko, ale niestety nie dojechałem. Był tak straszny tłok, że ich kompletnie zgubiłem. Jak przyjechałem na lotnisko, to ich już nie było. Po czym wróciłem do Paryża, trochę zmartwiony i zacząłem się zastanawiać, w jakim oni hotelu mogli się zatrzymać. I on mi powiedział, jak tak strasznie źle go było słychać, że ja nie wiedziałem, czy on tak powiedział, czy mi się wydawało, Ołajo Monso. Więc ja zadzwoniłem do jakiegoś hotelu luksusowego, pierwszego, lepszego i mówię, proszę pana, co to w języku Japończyka może być Ołajo Monso? Na co ten portier mówi, no oni na pewno, oni nie są w stanie wymówić słowa litery R, więc w związku z tym to jest na pewno Royal Monceau. No to zadzwoniłem do tego Royal Monceau, na co ten facet mi odpowiada, panie, tutaj Japończyków jest pełno, ja nie wiem, a ja mówię, ci, którzy teraz przed chwilą przyjechali, grupa Japończyków, no i wreszcie on mówi, to chyba są ci, mnie z nimi połączył, rzeczywiście trafiłem na tego mówiącego po angielsku Japończyka, który umówił się ze mną następnego dnia o 11 rano w galerii, więc przyszli następnego dnia w galerii i prosili tylko, żebym im te obrazy przygotował i przykleił ceny po drugiej stronie, więc ja przyniosłem 50, chyba 8 czy 7 obrazów, takich, których nie lubiłem i które gotowy byłem sprzedać i ustawiłem je w galerii w kupie, więc oni przyszli rzeczywiście rano o 11 punktualnie, dwa małżeństwa, nie mówiące w ogóle ani słowa po francusku, ani po angielsku. Ich człowiek, homme d'affaires, ich to Tumfacki, który mówił, powiedzmy, jakąś taką łamaną angielszczyzną, ale dosyć biegle. I to była zabawna historia ogromnie, dlatego, bo oni się zachowali w sposób, który był nieracjonalny do najwyższego stopnia, bo ten to Tumfacki, oni obejrzeli te obrazy, zaczęli oglądać te obrazy. Ja im powiedziałem, proszę Państwa, jeżeli chcecie, to te, które Was interesują, to ja odkładam na lewą stronę, a które Was interesują, będą odkładał na prawą stronę.
I zacząłem, odłożyłem pierwszy na prawo, nic, drugi nic i tak wreszcie wszystkie przejechałem, a oni za każdym razem klękali i fotografowali. To, to fatalnie, później okazało się, fotografowali jak na nowicjusze, wszystkie splasze rozbijały się na tych obrazach, nic nie było widać. W każdym razie sfotografowali wszystkie obrazy. Po sfotografowaniu wyszli sobie na papierosa, te dwa małżeństwa. A ten facki stanął, siadł przy moim biurku i do mnie mówi, ile pan nam opuści? Ja sobie myślę, jakżeż mogę mówić, ile opuści, jeżeli on nie wie, ile w ogóle ja żądam. Bo on nie widział tych cen po drugiej stronie obrazów. On widział tylko, ale oni byli tak wrażeni, pod silnym wrażeniem, bo zeszli do piwnicy. Ta piwnica była bardzo piękna w mojej galerii, świetnie oświetlona. I te obrazy wychodzące z ciemności robiły ogromne wrażenie. Oni tak zeszli, to puszczali te swoje japońskie a. Więc wyszli na tego papierosa i ten mnie pyta, ile mu spuszczę. Ja powiedziałem, no ja panu nie wiem, no jak pan kupi dwa obrazy, to panu spuszczę pięć, jak pan kupi pięć obrazów, to spuszczę panu 10, a jak pan kupi więcej, no to panu spuszczę 15%. Nie wiedząc stale, o jakich pieniądzach mówimy, bo wcale nie wiadomo jest, jakie są ceny, ani o jakie obrazy chodzi. Ale już musiała być zniżka, już zniżka, pierwszy będzie zniżka. Więc wyszedł na tego, na tą ulicę do tych dwóch małżeństw pających papierosy i wrócił bardzo szybko, po minucie po prostu i kiwa mi głową, że tak. No to ja mówię, ile pan bierze? Wszystko. No to ja się oczywiście ogromnie ucieszyłem z tego, więc mówię, znakomicie, w takim razie ja wam przenoszę dzisiaj po południu do waszego hotelu umowę spisaną po angielsku, w której i dacie mi jakiś zadatek. On mówi, zadatek to ja tu mamy i wyciągnął mi taki plecak amerykański. Przysięgam, nie musiało tam być co najmniej $1 000 000. Kupy pieniędzy w tym. Oni zachowywali się jak dzieci zupełnie, jak chwalili się tymi pieniędzmi. Dość, że tego samego wieczoru poszedłem z umową spisaną do nich, do tego hotelu i tam w holu tego hotelu, bardzo luksusowego, zaczęliśmy rozmawiać z tym Totum Fackim i z tymi dwoma małżeństwami przez niego, po czym jeden z tych ludzi poszedł na górę i zszedł z papierową torbą. Z papierową torbą, którą mi podał pod stołem, a tam było $100 000 zaliczki. No i na tym się właściwie sprawa zaczęła od tego, że oni chcą wszystko wziąć i teraz ja zacząłem liczyć, ile tego wszystkiego jest, tego wypadło grubo ponad $1 000 000. Więc ponieważ 15%, za najważniejsze napisałem w tej umowie, że 15% spuszczam i napisałem, ile spuszczam. Tak. I oni tylko szukali w tej umowie, czy jest to spuszczone 15%. Jak było, to już nie pytali w ogóle, ile tam kosztuje to, tylko powiedzieli, że płacą w takim a takim terminie, że ja powiedziałem, czymś mi zapłacicie połowę przez bank, a połowę zapłacicie mi gotówką, a przyjadę do Japonii i wezmę tą gotówkę. I tak się rzeczywiście stało. Oni zapłacili mi połowę przelewem bankowym, i ja wysłałem wtedy obrazy wszystkie przewoźnikiem specjalnym. Pojechałem do Japonii, ona przyjechała w tym samym zresztą momencie, w którym ja przyjechałem do Japonii. W Japonii oni mnie przyjmowali przez tydzień zupełnie po królewsku, rzeczywiście po królewsku, prowadząc mnie do najlepszych lokali. To było aż przezabawne, bo no, detali już nie będę opowiadał, ale wszystko to było, zapowiadało się na jakąś niesamowitą historię, jakieś gigantyczne przedsięwzięcie. Oni byli bardzo bogaci, to się widziało. I prowadzili mnie do takich restauracji, w których tam stało po kilkanaście Rolls Royce'ów pod restauracją. Oni sami bardzo wytwornie byli tam, widziałem, jeździł takim Maserati samochodem. Dość, że chcieli mi zaimponować, wyraźnie chcieli mi zaimponować, chcieli zrobić wielkie wrażenie, pokazali mi swoje przedsiębiorstwo, pokazali mi wtedy również te zdjęcia, które porobili w Paryżu, które były do dupy zupełnie, nic nie warte, także jako nie mogli sobie wyobrazić. I wtedy się zorientowałem, jakie są ich projekty. Oni byli nie amatorami sztuki, tylko inwestorami. I oni powiedzieli sobie, że teraz trzeba inwestować w sztukę, bo już nic innego inwestować się nie da, co by było opłacalne.
駅から北へおよそ300メートルほどのところにあります中辻ビル、東欧美術館というのがオープンたくさん集めていらっしゃるということです。早速その素晴らしい作品を、ありますと私どもの手ではですね、これだけの点数はなかなか集められないんじゃないかと。なるほど。この瞬間に見ていただきたいということですね。そしてこのベキシンスキーさんと、そうなんですか、ね、拝見しましょうか。はい、これはどんな方なんですか。I oni zorientowałem się, chcieli zbudować Muzeum Wschodniej Sztuki i w tym Muzeum Wschodnioeuropejskiej Sztuki umieścić na głównym miejscu Beksińskiego. Zresztą pokazywali mi budynek, w którym taka ogromna sala, jak to mniej więcej, była przeznaczona na te muzeum. To było w budowie, więc ja jeszcze nie widziałem tego, co z tego wyniknie, a rzeczywiście to wyglądało bardzo imponująco. Tam były błazerie, tak wycięte w kształcie obrazu Beksińskiego, takie drzwi ogromne, były Beksiński napisane tamtego. I tam sala ogromna, to światło, oni prawie jak w muzeum. Teki to imię, a sesji się nocjoi. Co, desne. Sate, kono to widzkan nam deskiedom. Oni się do tego zabrali bardzo solidnie. I zabrali się tak solidnie, że chcieli ode mnie, chcieli mnie okrążyć i oszukać. I związać się bezpośrednio z Beksińskim, żeby mnie ominąć. Przyjechali po cichu do Europy z powrotem, poszli do Beksińskiego i zaczęli go namawiać, żeby koniecznie im sprzedał swoje obrazy, które wisiały na ścianie. Ale to były obrazy jego żony i jego syna. I on, Beksiński, powiedział, że ich za żadne pieniądze nie sprzeda. Oni chodzili z 40 tysiącami dolarów w ręku i chcieli mu wcisnąć do tylnej kieszeni spodni, żeby tylko im jakiś jeden chociaż obraz sprzedał. I to się tak zdarzyło, że przyjechali do Paryża później z powrotem. Ja mówię, wiem doskonale, żeście chcieli mnie kupić, wiem jacy wy jesteście. Niemniej współpracujemy na rynku. Oni udawali, że to nieprawda, że oni byli w Budapeszcie. Widziałem tam ten Marriott Hotel Warszawa, więc wiedziałem dobrze, że byli. Zresztą mi Beksiński od razu to nadał. Z tym, że oni dowiedzieli się, że ja posiadam inne obrazy Beksińskiego, daleko lepsze, których nie chcę sprzedawać. Więc jak ja im powiedziałem, że mowy nie ma, żebym im sprzedał, to powiedzieli, no ale może pan chociaż pokaże nam. No i wtedy jak ja zawiozłem ich do siebie do domu, to znaczy samochodami, żeśmy pojechali do mnie do domu i ja im wyjąłem, wtedy jeszcze część obrazów u mnie stała w domu, teraz już nie ma ich, bo ja już za mało miejsca mam. Wyjąłem 4 bardzo dobre obrazy, rzeczywiście znakomite obrazy, duże, z tych najlepszych. I oni tak smokali, fotografowali się i sobie na tle, no zupełnie jak turyści na wieży Eiffla. I wreszcie ja tak, jak już żegnaliśmy, to tak rzuciłem, jak mi pan zapłaci 100 tysięcy dolarów, to ja panu kiedyś to sprzedam. No ten przetłumaczył z angielskiego na temat Japończyka i ten od razu kiwnął głową, że tak, że on bierze po 100 tysięcy dolarów każdy obraz. Ja mówię, bardzo fajnie. To, tylko że on chce od razu, bo ja się wymyśliłem wtedy, że trzeba będzie, no to żeby Beksiński zaistniał w katalogach międzynarodowych po cenach, jakie oni gotowi byli płacić jego 100 tysięcy dolarów, trzeba go wystawić na aukcji w Sotheby's albo Christie's w Londynie lub w Nowym Jorku, a oni go tam kupią. Więc takeśmy się z nimi umówili, że wstawimy to w Londynie, te obrazy, lub w Nowym Jorku i oni je po te 100 tysięcy dolarów kupią. Ale później mówią, chcielibyśmy jeden od razu. No dobrze, to ja im jeden od razu dałem z tych obrazów, bardzo dobry, piękny obraz. I oni od razu mi te pieniądze przesłali przelewem z Japonii. Ten obraz do nich poszedł. Po czym wysłałem im umowę co do tych 3 dalszych obrazów, które miały być sprzedane. Oni ją podpisali. Podpisali tylko na tym później, że na razie jeszcze proszą zwłokę, po czym zniknęli zupełnie z powierzchni ziemi. Nigdy o nich więcej nie słyszałem. Oprócz tego, że mi wysłali te kasety z tej reklamy, z tego muzeum bardzo pięknie zrobionego. Wiem, że jakiś album zrobili, bo jakiś Japończyk przyjechał i kupił ode mnie 20 kilka egzemplarzy albumu mojego i powiedział, że on wie, co to jest Beksiński, bo oni tam w Japonii wydali i widział te albumy tamtych, ale ja tego albumu nie widziałem, tych Japończyków. No i tak się skończyła historia Japończyków. Nigdy więcej o nich widocznie zbankrutowali, bo nawet się do mnie już później nie zgłaszali, ani do Beksińskiego, ani do nikogo innego. I jak teraz ostatnie dni temu, 5 czy 4, widziałem jakiegoś biznesmena polskiego, który pracuje z Japonią i którego prosiłem, żeby jak będzie w Japonii, żeby sprawdził, czy to muzeum w ogóle jeszcze istnieje, czy tam jest jakiś ślad tego. Pojechał tam, widziałem go kilka dni temu, powiedział, absolutnie nie ma nic. Nic takiego. Także oni widocznie po prostu, jak bardzo wielu biznesmenów, zbankrutowali. A co się stało z tymi obrazami? Nie wiem.